Siema, w tym poradniku pokażę wam, jak odpalić magiczną latarnię. Pewnie wszyscy się zastanawiają, bo stawiają i czemu nie działa, no co jest. Ale to się robi tak. Tu stawia się 9 bloków diamentu, albo jakichś innych, tylko nie jestem pewien, czy to działa na bloku lazurytu, węgla, kwarcu, no i kwarcu. Nie wiem, czy to na tych blokach działa, ale na innych blokach działa. I teraz stawiamy, chwileczkę poczekamy. O, i już świeci. Pięknie, ładnie wszystko. Można ustawić. No, proszę bardzo. No, proszę, i wszystko działa. Jeszcze to można na... Może jeszcze wziąć diament. Sobie wezmę. Wezmę kilka, żeby nie zabrakło. No i wsadźmy, nie wiem, jednego. O, pośpiech damy. I włożymy jeszcze diamenta. Nie wiem, szybkość. O i... Mam, i widzicie, mamy teraz pośpiech i szybkość. Okay. No niestety tylko szybkość, ale... To i tak dobrze. Oj, coś mi się tutaj włączyło. To nieważne. Okej, okay, to wyrzucę. No i widzicie, jak działa pochodnie. I teraz mamy szybkość, możemy sobie biegać wokół tej latarni, ile chcemy, nigdy się nie skończy. No i to tyle. Jeszcze wam pokażę teraz, jak się kraftuje tą latarnię. Potrzebujemy obsydianu. Wezmę dużo. Szkła. I jak to się nazywało? Nederowa gwiazda. Stawiamy crafting. I jak dobrze pamiętam, to się tak robiło. Tutaj szkło. Uj, o, no właśnie. Czyli 3 obsydianu, 5 szkła i 1 nenderowa gwiazda. Nenderową gwiazdę można zdobyć z... Uj, z nether... Z nenderowej... można zdobyć ją z... Whitera. Zabijając Whitera zdobywasz nenderową gwiazdę. Dobra, mam nadzieję, że poradnik się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Nara.